Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w nowym odcinku Zagrajmy w Ciemności Gordota, czyli w modyfikację do Gothica 1. No i co, rozmawialiśmy ostatnio z Dustym, który wskazał nam Wiktora. Musimy porozmawiać z resztą kopaczy jeszcze, zanim się chyba spotkamy z jednym gościem na targowisku. Okej, ten krzyk mi się nie podobał. Kopacz. 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 Czy tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy? Czy to jest model... Nie, to jest jeszcze chyba model starego obozu. Już po tym. Wiecie, bo ostatnio oglądałam pewną modyfikację do Gothica 1 i tutaj było pokazane, jakim sposobem tutaj się zawaliła ścieżka. Ale widzę, że tutaj już jest i tak zawalona. Dobra, tutaj mamy jakieś chaty jeszcze. Zwykły kopacz. I tutaj też zwykły kopacz, dobra. I tutaj już dalej nie przejdziemy. W takim razie wracamy sobie na dół. Pójdziemy normalną drogą, tak żeby nie schodzić tamtędy. Zejdziemy na dół na to targowisko i spróbujemy pogadać z tymi kopaczami, którzy tam są. Dobra, na szczęście nic mi się nie stało. Okej, kogo my tutaj mamy? Kopacz. Strażnik. Kopacz. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj też nie. Wiecie, wydaje mi się, że południowa brama jest tutaj, także dlatego się tutaj kręcę. Kopacz zwykły. Dobrze. Kim jesteś? Bo widzę tylko kubek. Kopacz zwykły. Dobrze. W porządku. Mamy Wiktora. Masz na imię Wiktor, zgadza się? Ty tak. Nie stawiasz się regularnie w kopalni, ponadto kupiłeś broń. Możesz się wytłumaczyć? Dajcie mi spokój, nic nie wiem, ja nic złego nie zrobiłem. Odejdź, błagam. Wiem, że zadawałeś się z Morwesem, nie wykręcaj się. Co? Kto ci to powiedział? Mówiłem, żebyś się nie wykręcał. Żałuję wszystkiego. Chciałem się wycofać, ale nie mogłem. Złożyłem zeznania strażnikom z obozu. Nic więcej nikomu już nie powiem. Odejdź. Ten człowiek jest autentycznie przerażony. Raczej nie wyciągnę od niego żadnych informacji. Okej. Dobra, w takim razie idziemy sobie dalej. Tutaj ktoś mieszka? Nie. A tutaj ktoś mieszka? A to ty tu mieszkasz. Magnus? Ty nie wyglądasz jak normalny człowiek. Cywilizowany. Wiecie co? W ogóle nie wiem, o której zaczęłam nagrywać, także odcinek może być krótki albo długi. Chyba zaczęłam jakieś 5 minut temu. Także będę nagrywać do 9:20 chyba. Nie chcę jakichś długich odcinków robić z tej serii. Dobra, zagadam do Magnusa, może on ma coś do powiedzenia. Nie, już nie mogę z nim rozmawiać. W takim razie lecimy dalej. Tutaj jest rozwalona chata. Tutaj jest chyba magazyn jakiś. Tam jest strażnik. Tutaj są jakieś muchy. A kto tu mieszka? O, Zahir, ciebie też szukałam. Kim jesteś? Ja... Nazywają mnie starym Zahirem. Jesteś podejrzany o morderstwo w obozie. Nie stawiłeś się w kopalni od bardzo długiego czasu. Jak to wytłumaczysz? Tylko ślepy nie zauważy, co się teraz dzieje. Zbliża się koniec. Co wiesz o morderstwach w obozie? Masz jakieś informacje?
Przynieś staremu Zachirowi piwo, to może coś ci powie. Masz piwo. Trzymaj piwo, teraz opowiedz mi o tym, co się dzieje w obozie. Nazwiesz mnie szaleńcem, ale jestem już stary i widziałem wiele okropnych rzeczy od czasów, gdy ciebie jeszcze nie było na świecie. Wielki bunt, od tego wszystko się zaczęło. Kopacze rzucili się na strażników królewskich, żeby przejąć władzę. Co to ma wspólnego z morderstwami w obozie? Bunt prowadziło dwóch kopaczy, Gomez i Oldrick. O kurde, Gomez był kopaczem kiedyś? A no tak, no był kopaczem. Gomez cieszył się z władzy, został magnatem i mógł mieć wszystko, czego tylko chciał. Oldrick wręcz przeciwnie, marzył wyłącznie o wolności, marzył o opuszczeniu bariery. Oldrick odrzucił błogosławieństwo bogów. Lata względnego spokoju w obozie zostały przerwane. Przejmował kontrolę nad kopaczami, mrocznymi mocami zabierał im energię życiową. Widziałem ciała zabitych kopaczy, którzy mu odmawiali. Krzyki konających ludzi były nie do zniesienia. Co wiesz o Morwesie? Ma coś wspólnego z morderstwami? Pojawił się znikąd i przekonał Oldricka, że jedyną drogą, przez którą dostanie się na wolność, to czarna magia oraz służba Beliarowi. Dużo wiesz, gdzie znajdę tego Morwesa? O, widzę jeszcze jedno piwko. Dla odwagi. Ja jestem stary i śmierć mi nie straszna, ale ty wycofaj się i zapomnij o wszystkim. Nie ufaj nikomu. Koniec. Widzę, że ty nic, tylko pijesz, gościu. Dobra, zrobimy sobie zapis po tej rozmowie. Sprawdźmy sobie dziennik. Czy coś mam? Nowy wpis? Mam. Mamy o kopaczach w ogóle. To fajnie, ja w ogóle tego nie czytałam. Kopacz Oskar twierdzi, że jest niewinny. Powiedział mi także, że Morwes to człowiek niebezpieczny i ciężki do zlokalizowania, nieuchwytny. Dodał, że jeżeli będę o niego pytał, to sam mnie znajdzie. To też jakieś rozwiązanie. Dusty na skutek morderstw przełamał się i zeznał, że Morwes odwiedził go pewnej nocy. Zaoferował mu pokaźną ilość bryłek rudy w zamian za poszukiwanie i werbowanie kopaczy do jakiejś tajemniczej organizacji. Choć Dusty odmówił Morwesowi, to znalazł się jeszcze kopacz, który najwyraźniej był zainteresowany propozycją. Wiktor, mieszkający nieopodal południowej bramy. Wiktor sprawiał wrażenie przerażonego, kiedy wspomniałem o Morwesie. Kopacz wydaje się być istotnym elementem w śledztwie, choć nie wygląda mi na mordercę. Twierdzi, że złożył jakieś zeznanie u strażników. Choć Zachir zdaje się być starym alkoholikiem, to sposób, w jaki opowiadał mi historię Oldricka, wydawał się autentyczny. Oldrick marzył o wolności i chciał ją odzyskać za wszelką cenę, nawet uciekając się do czarnej magii. Zachir sugerował, jakoby Morwes był wyznawcą Beliara. Okej. Okay. Kogo my tam mamy jeszcze na liście? Lista podejrzanych. Z Zachirem rozmawialiśmy, Oskarem rozmawialiśmy, Wiktorem rozmawialiśmy. Został nam Ulf. Okej, okay. Ulfik, tak? Jeszcze go nie spotkaliśmy. Wydaje mi się, że on może być gdzieś tutaj na górze, w okolicach areny. Karim, z tobą nie mogę gadać. Kamień Szlifierski. Na arenę chyba, nie wiem, czy warto wchodzić. Tutaj jest magazyn, tu też jest w sumie magazyn. A tutaj nic nie ma. Dobra. W takim razie szukajmy dalej. Tutaj mamy Kirgo. Z tobą też nie mogę gadać. Tutaj chyba jest Skatiego chata. Tak jest. A Skati? Nie, ty nic mi nie powiesz. Dobra, no bo tutaj już idziemy sobie pomału w miejsce, gdzie mamy kolejnych kopaczy. I teraz tak, musimy obadać teren. Tutaj rączka jest, czy nie ma rączki w środku? Jest rączka. Czy mi coś powiesz, czy nie? Widzę, że z tymi ludźmi nie możemy rozmawiać. Tak naprawdę powinniśmy rozmawiać tylko z kopaczami, chyba. Ale no, warto się zawsze upewnić. Zrobię sobie kolejny zapis, bo najzwyczajniej w świecie nie chcę, żeby coś się spieprzyło. Tutaj jest Snafik. Ty nic nie wiesz. Dobra. Mamy kocioł.
Tu nie ma nikogo. Tutaj ktoś mieszka? Kopacz zwykły. Dobra, no i tutaj już wracamy pod stary obóz, dlatego musimy się udać w inne miejsce, gdzie może być jeszcze kopacz. Tak podejrzewam, że będzie w tym miejscu. No a jeżeli go nie znajdziemy, to pójdziemy do Diego. Może on nam coś powie. Okej, okay, bo tutaj był snafik. Dobra, pójdziemy tędy. Bo tutaj też są chaty i tu też mogą kopacze coś mieszkać. Kim ty... Halo, kim jesteś? Cieniem zwykłym? Bo nie zauważyłam. Tak jest, zwykły cień. Okej. Okay. Tutaj. Kopacz zwykły. Tutaj też zwykły kopacz. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj jest oczywiście magazyn. Tam siedzi jakiś cień. Tu jest w ogóle zablokowana droga. Dobra. Tu jest cień. Kurczę, no. Boję się, że... Jest... Jezus Maria. Mroczna energia się zaczyna. Trzeba zrobić zapis, bo się już przestraszyłam. Chyba jesteśmy blisko, bo tutaj się coś dziwnego wydarzyło. Kopacz. Kopacz. Tu jest kuźnia Huno. Kopacz. Tu nikogo nie ma. Kopacz. Ulf. No to świetnie. A powiesz mi, co ty robisz? Do dzbana się modlisz? No to już mi się ewidentnie nie podoba. O, żeż ty. Dobra. Ulf. Ty jesteś Ulf? Widziałem cię. Zostałeś naznaczony przez naszego pana. Oj, oj, oj. On sam wybiera ofiary i zabiera im duszę. Nie da się od niego uciec. Wkrótce dopadnie i ciebie. Awakenu, coś tam. Co ty robisz? Co to za hałasy? Rozmawiam z podejrzanym, nie widzisz? Nie widzę. Aha, zniknął, tak? Fletcher. Co mi powie dziennik? Aha, dziennik mi totalnie nic nie mówi, dobrze. Ale to co ja mam teraz zrobić? Coś mnie zażre po drodze? Ale tu będzie zaraz jakiś zawał, nie? Idę do Diego. Zaczynam się bać. Naprawdę, zaczynam się bać. Jest creepy. Mam wrażenie, że zaraz coś mnie zeżre. To tak solidnie. Jakiś demon albo coś w tym stylu. Jak słyszę tych kopaczy, jak chodzą po chatach, to już mam ciary. Dobra, kolejny zapis. Tak, tylko żebym nie nadpisała sobie zapisu z początku odcinka, bo jeżeli mi się nie nagrał, bo zawsze są jakieś... Ostatnio mam jakieś problemy z nagrywaniem, więc jakby się nie nagrał, to byśmy stracili postęp. Tak naprawdę. Także muszę uważać i nie nadpisywać save'a. Idziemy do Diego. Możemy pogadać, bo ja trochę ustaliłam rzeczy. Aha, nie możemy pogadać. Dobrze, fajnie. To co ja mam teraz zrobić, jak dziennik nawet nic mi nie mówi? Chyba, że powinnam przeszukać tą chatę. Bo trochę nie rozumiem. Co się dzieje teraz? Dobra, żebym trafiła do tej chaty normalnie. Tędy możemy przejść. No bo kurczę, tam Fletcher stał przed tą chatą. Zagadałam do niego i on totalnie nic nie powiedział mi.
Fletcher nadal tu stoi? Nie, Fletcher sobie poszedł. Szpadel. Dzban. No nie wiem, ja spróbuję sobie to... wziąć ze sobą. Na tym szpadlu jest ziemia. Ktoś musiał go niedawno używać. O, ciekawe. Jeszcze dzban. Mogę spróbować otworzyć kufer? Nie, bo nie mam otwierać zamków. A teraz mi coś dziennik mówi... No nie. A mogę obejrzeć ten szpadel? To jest szpadel? Tak, ale nijak nie mogę go użyć. Drabina. No fajnie, ale gdzie jest Fletcher? Może ja mu muszę to powiedzieć. No nie. Co ja mam zrobić? Kopacz. No świetnie, kopaczu, że tutaj sobie mieszkasz. Ale ja nie do końca wiem, co mam zrobić, bo w tej chacie nic innego nie znajdę. Raczej. Szczególnie, że no nie umiem otwierać... Aha, bo tutaj jest posążek. Dobra, ale co mi to daje? Czy ja teraz muszę iść do Diego? Jeżeli nie, to ja nie wiem już, co ja mam zrobić. Ewentualnie możemy spróbować iść na ten plac targowy. Mieliśmy się tam z tym gościem spotkać, ale na razie dziennik nic mi o tym nie wspomina. Więc nie do końca wiem, co zrobić. No nie wiem. Nie sądziłam, że w jakimś miejscu utkniemy. Ale no, gościu ewidentnie zniknął. Znalazłam jakiś szpadel, który był niedawno używany. A Fletcher nic mi nie powiedział, mimo że zagadał do mnie. Może teraz mogę z Diego pogadać? No nie mogę, no przecież ustaliłam coś. Co mam zrobić z tym szpadlem? Nawet nie mogę go użyć. Klucz. Klucz do magazynu. Klucz do kwatery Olgierda. Olgierda? Oldrika chyba, nie Olgierda. O Boziu, dobra, spróbujemy się przejść na targowisko. Może pójdziemy dołem. Tym razem. A może jeszcze mogę pogadać z tymi tutaj ludźmi, co znaleźli to ciało martwego kopacza. Wy nadal tutaj stoicie? Tak jest. Mogę coś pogadać z tobą, Torus? Że znalazłam jakiś tam szpadel? Nie podoba mi się to, że ja nie mogę z nikim tutaj pogadać. Bladwin? No nie. No, z tym kopaczem nie pogadam. A na targowisku, z tego co widzę, też na razie nie ma tego cienia. A świstak, co ty tak sobie tutaj chodzisz? Boże święty, nie strasz mnie! Tutaj nie ma dubbingu, a nagle ktoś mi się zaczyna drzeć. Kopaczu, co ty robisz? Ej, no ja nie chcę nic mówić, ale my jesteśmy w czarnym punkcie. Zaginiony kopacz. No fajnie, tylko że ten cały Ulf to... Coś się chyba zepsuło. A jak sobie zrobimy zapis kolejny tutaj... I jakbym się wczytała... Tam jeszcze i byśmy poszperali w tej chacie. O, wczytamy się w tym miejscu. Może się coś zbugowało po prostu. Ulf. Ty jesteś Ulf, tak, tak. Ty coś tam powiedziałeś. Tutaj przyszedł Fletcher. Co to za hałasy? Rozmawiałam z podejrzanym, nie widzisz? On i nagle zniknął. Nie, nie widzę. No i zniknął. I może teraz muszę przy Fletcherze ten szpadel wziąć. Fletcher. No nie. Kubek. Nie mogę tej skrzyni otworzyć. Nie mogę z tym posążkiem nic zrobić.
Halo Fletcher. Może teraz mi coś dziennik powiedział? No nie, totalnie nic. Co mam zrobić? Naprawdę nie wiem. No, nie otworzę, bo nie znam się na otwieraniu zamków. Tu jest posążek, ale ja nie mogę nic z nim zrobić. Nie lubię bardzo takich martwych punktów. No przecież wlazłam już wszędzie i tu nic nie ma. Mogę sobie co najwyżej usiąść na krześle. Fletcher, pomóż mi. Może ten kopacz mi coś powie. Morwes. Kojarzysz tego człowieka? Spójrz. Nie, nie, nie widziałem go nigdy w obozie. Ach, Boziu. No nie mówcie mi, że jeszcze mam do wszystkich kopaczy zagadywać, co tutaj się wydarzyło. A ty, kopaczu? Morwes, znasz tego człowieka? Poszukuję go. Nie, nie znam go. Fuck. Fletcher, co mam zrobić? Ja nie chciałabym wchodzić na solucję. Help. Chyba jednak będę musiała, moi drodzy, wejść na solucję. Także pogadam sobie chwilę do was coś tam i otworzę sobie solucję na telefonie. Bo będzie ciężko. Bo nie wiem, co zrobić teraz. Więc fajnie, fajnie. Ojej, naprawdę nie wiem. Czy tutaj jest coś napisane? Nie, w tym miejscu nie. W ogóle widzę, że można sobie wybrać poziom trudności. Jak niby? W ustawieniach? Gra. Nie wiem, ja tam nic takiego nie widzę. Ale dobra, zostaniemy na razie w tym miejscu. Ale bym chciała właśnie sobie sprawdzić. O, fajnie, weszłam na jakąś stronkę i piszą, że jeżeli jesteś wrażliwy na screamery i nie reagujesz emocjonalnie dobrze, to lepiej nie grać tą modyfikację. Świetnie, bardzo. O, tutaj jest chyba. Ulf, znajdziesz go w skrajnej chacie przy południowej bramie. Przy ścianie jest szpadel. Odkop księgę zakopaną w zgliszczach. Jakich zgliszczach? Gdzie mam kopać? No mam szpadel, świetnie, że mam szpadel. Tu mam gdzieś kopać? Jakich zaś zgliszczach? Nie rozumiem. No ale dobra, mam coś wykopać tym szpadlem. Okej, w Gotiku zabijaliśmy w tamtejszym miejscu chrząszcze dla snafa. Dobra, to już wiem gdzie. Mamy odkopać podobno jakąś księgę, także zróbmy to. To będzie tutaj. Ziemia w tym miejscu wydaje się być świeżo zasypana. Okej, widzę, że jednak mamy jakiś postęp. Dobrze, że weszłam na tą solucję. I tak, powinnam coś tutaj wykopać. Jest książka. Przedziwna księga to się nazywało, tak? Pisma. Przedziwna księga. A, no to fajnie. Boję się to zamykać. Ojojoj, chyba obudziliśmy jakiegoś demona, moi drodzy. Dziennik mi coś powiedział?
Nie? Nadal mi dziennik nic nie mówi? Co za lipa. Może tutaj się czegoś dowiem. A, do Diego teraz musimy iść. Już dobrze. To teraz będzie jakiś screamer, jumpscare, wszystko. Zostaniemy zawału. Ja wam to mówię. Uwolniliśmy jakiegoś demona. I ja dostanę zawału za chwilę. Albo się okaże, że Diego jest martwy. Jezus. Nic się na razie przecież nie dzieje, prawda? Na razie był jeden screamer, można powiedzieć, przerażający moment, ale domyślam się, że będzie ich więcej. Także... Diego, znalazłem jakąś dziwną książkę i w ogóle... O, mam. W sprawie Ulfa... Tak, czego się dowiedziałeś? Zakopał jedną z ksiąg w pobliżu opuszczonych chat przy zamkowych murach. Niestety zapisane jest w nieznanym języku. Nie wiem, skąd on ją miał. Interesujące. Zachowaj tę księgę. Może w przyszłości na coś się przyda. Ta, prędzej nie przeklnie ta księga. Koniec. I co ja mam teraz zrobić? Przepraszam. No, zdałam mu raport. Dobra, może spróbujemy jeszcze raz się przejść po innych kopaczach. Może do tego Wiktora, skoro on nam zdradził jakby najważniejsze, można powiedzieć, w sumie informacje. Pójdziemy sobie tędy. Myślę, że możemy spróbować. Pogadać sobie z nim. Ale jest mrok, Boże. Wiktor mieszkał tutaj na górze, prawda? Co tu się dzieje? Jezus. Podobno o mnie wypytujesz. Świetnie, przygotowałem moje przyjęcie. Aha, no dobrze, fajnie. Nieznajomy, czyli to ty. Czy to aby nie twoja twarz jest na liście gończym? Morwes? Chłopaki, poznajecie go? To ten sukinkot, który zamordował własną żonę. Stawiam worek rudy, że to on jest poszukiwanym mordercą. Odłóżcie broń, najpierw chcę zadać parę pytań. Ale my nie chcemy na nie odpowiadać, zdychaj. Czemu nie mogę broni wyciągnąć? Dobra, morwę... Halo? Czy mam rozumieć, że mam was zabić, czy nie? Mam was dobijać, czy nie? Może najpierw was przede wszystkim... Czemu mnie obudziłeś? Przede wszystkim wam zabiorę broń. Przeszukam sobie was, wezmę wam wszystko, co macie. Jeszcze pożałujesz! Jeszcze pożałujesz! Jeszcze pożałujesz! Widzę, że panowie uciekają. Czemu mnie obudziłeś? Chyba nie powinnam was dobijać. Nie wiem przynajmniej. A coś mam w dzienniku? No nie, no cały czas nie mam nic w dzienniku. To jest niemożliwe. Dobra, gdzie ten Wiktor mieszkał? Bo już sobie zapomniałam. On mieszkał chyba tutaj na końcu, prawda? Tak, bo tutaj siedział sobie Dusty i on nam powiedział o tym. To Wiktor jest gdzieś tutaj na końcu. Kopacz, świetnie. Tu nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. Czemu ja mam takie problemy z tym, żeby tych kopaczy znaleźć? Jezus Maria. Co tu się wydarzyło znowu? Kopaczu. Kopaczu, co tu się stało? Kolejny kopacz. Chyba ktoś tu zginął. Gdzieś. Ale mi serce wali, Boże. Kopacz. Gdzie ten cały Wiktor mieszka? Znowu, bo ja nie pamiętam. Kopacz.
Kurczę, byłam u niego i znowu nie wiem gdzie. Tutaj byłam przed chwilą i nikogo nie było. Tutaj kopacz. Wiktor, gdzie ty mieszkasz? Czemu mam sklerozę? Może jednak... Nie, on mieszkał tam na dole jednak chyba. Ale widzę, że kopacz zwiewa. Tutaj się chyba skryptik odpalił, który powinien się odpalić na dole. Tak myślę. Fajnie. O, ja cię pierdzielę. Niech to szlak nie żyje. Słyszę jakieś demony. Wiktor miał 300 bryłek. I kij z gwoździami. Znaczy, nie, proszę, zwykły to był kij. Laga zwykła, dobra. Moi drodzy, o Jezu, co mi teraz mówi dziennik? Wiktor stał się kolejną ofiarą. Nie zdążyłem zobaczyć, co go zabiło, ale krzyk tej istoty był naprawdę przerażający. Powinienem się tutaj rozejrzeć, żeby dobrać się do skrzyni Wiktora, potrzebuję wytrychów. Zdaje mi się, że mam ich parę w swoim magazynie. A ja naprawdę nie mam wytrychów przy sobie? Nie? O kurczę. Przecież ja nie umiem otwierać zamków. Halo, przecież ja nie umiem zamków otwierać. Brak. Dobra, serce mi się uspokoiło. W swoim magazynie, tak? Czyli muszę iść do siebie do chaty, która nie pamiętam gdzie jest. Brawo. Ona gdzieś tutaj była. O, chyba tu. Nie, tu jakiś kopacz jest. Tutaj, gdzie ten strażnik stoi. Nie zażre mnie coś tutaj w magazynie? Gdzie ja niby miałam w swoim magazynie to? Nagle się magicznie wytrychy tutaj pojawiły? Przecież nie mam żadnych wytrychów. Nie rozumiem. Powinienem się tutaj rozejrzeć, żeby dobrać się do skrzyni Wiktora, potrzebuję wytrychów. Zdaje mi się, że mam ich parę w swoim magazynie. To nie jest mój magazyn? Przecież ja tutaj mieszkam, chyba że to chodzi obok. Chyba tak, bo tutaj jest chyba mój magazyn. Co to jest? Oj, oj, oj. Czy to jest Werther? Z którym mieliśmy się spotkać? Aha, i tego już nie skomentujesz, tak? Okej, okej, okej. Okej. Boziu. Wytrychy. Mogę teraz otworzyć w takim razie tą dużą skrzynię? Wydaje mi się, że mogę. Dobra. Lewo, lewo, prawo, prawo. Nie. Fuck. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Wyciąg magicznej energii i wyciągi uzdrawiające, dobra. No, to teraz widzę, że będą się te jumpscary całe zaczynać. Naprawdę fajnie, fajnie. Złamałam jeden wytrych z kilku. Z 10, także nie jest źle. Mamy jeszcze 9. Ta chata jest tutaj? Nie, dalej kawałek. Tutaj. Nieco? Tutaj jest ta chata. Aha, jego ciało nagle zniknęło. Dobrze, fajnie. Super, super. Naprawdę. Otworzymy skrzynię, moi drodzy, i to będzie na tyle na ten odcinek. Prawo... Fuck. Prawo, lewo, lewo... O! Prawo, lewo, prawo, prawo... Co? Prawo, lewo, prawo, lewo... Aha, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobrze, fajnie. Bo mam 500 wytrychów. Mam wytrychów 6. Mam jakąś notkę. List gończy. List do Wiktora. A ta muzyczka to co? Fajnie. Wiktor, zrealizowałem już większość planów. Chcę jednak, żebyś dalej poszukiwał ludzi
Dostajesz po 100 bryłek rudy od każdego zwerbowanego kopacza. Ostatnio zauważyłem w twoich oczach podejrzany strach. Jeżeli zechcesz większej ilości rudy, nie będę miał z tym problemu. Pamiętaj jednak, że jeżeli się komuś wygadasz, twoje ciało będzie rozsmarowane po całym zewnętrznym obozie. No i to prawda. I najważniejsze, amulet, który dostałeś, to najważniejsza rzecz, którą masz chronić, choćby i swoim życiem. Nie mogę trzymać go u siebie, bo Gomez zechciałby położyć na nim swe łapska. Zresztą i tak już coś podejrzewa. Morves także nie może się dowiedzieć o tym amulecie. Staje się potężniejszy niż ten nekromanta, więc nie będzie mi dłużej potrzebny, Oldrick. Jaki amulet? Aha, no i fajnie, oczywiście. Ja też... Nie zapisujesz sobie w dzienniku rzeczy, które powinieneś. No, gratuluję. Dobra, moi drodzy, w kolejnym odcinku wrócimy sobie do Diego i zdamy mu raport. A na dzisiaj ja wam dziękuję. No, odcinek jeszcze bardziej mroczniejszy od poprzedniego. Jumpscary były ze 2, czy nawet ze 3. Bardziej chyba ze 2. Ale mimo wszystko klimacik jest i mam ciarki, mimo że nagrywam to za dnia. Także, moi drodzy, słyszymy się w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję i do usłyszenia. Cześć!